mamy do czynienia z zawiadomieniem złożonym przez kuratora miejscowego sądu, sądu rejonowego w Koszalinie, który obowiązany był realizować orzeczenie o odebraniu dzieci. Kurator sądu rejonowego w Koszalinie zawiadomiła prokuraturę rejonową w Koszalinie i nastąpiło to 26 czerwca, że ma kłopoty z realizacją wykonania orzeczeń sądowych, ponieważ w miejscach, gdzie mają przebywać dzieci, nie mogła po prostu skontaktować się z rodzicami i tych dzieci odebrać. Dziś pani kurator tę próbę ponowiła, jednocześnie poprosiła o asystę policji i policja udała się na miejsce, gdzie miały przebywać dzieci. W efekcie tych przeprowadzonych czynności pani kurator nie odnalazła dzieci. Dzieci nie przebywały pod podanym adresem, ale zdecydowano o zatrzymaniu mężczyzny. Zatrzymanym mężczyzną jest ojciec jednego z dzieci i obecnie został on zatrzymany przez policję na polecenie prokuratora rejonowego w Koszalinie. Realizowane są z nim czynności procesowe, które mają doprowadzić do stwierdzenia, czy faktycznie możemy mieć tu do czynienia z przekroczeniem również prawa karnego, konkretnie artykułu 211 kodeksu karnego mówiącego o uprowadzaniu bądź zatrzymywaniu małoletnich, czyli dzieci, przez osoby, które nie mają już w tym momencie prawa do opiekowania się nimi. W tej chwili czynności trwają. Policja koszalińska w dniu jutrzejszym przekaże materiały do prokuratora rejonowego w Koszalinie i pani prokurator rejonowy zdecyduje o dalszym toku postępowania.